Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu, którego zaczynam w piątek. Dzisiaj wyszłam z pracy dużo wcześniej. Jest mega słoneczna pogoda, jest mega jasno i po prostu ślicznie jest. Ale wyszłam wcześniej dlatego, że muszę lecieć zaraz do endokrynologa. Także za długo z Wami tutaj sobie nie pogadam. Ale chciałam Wam pokazać pewne rzeczy zanim wyjdę jednak. I już zacznę. Pierwsza rzecz, jaką chciałam pokazać, już idąc tą tradycją, że pokazuję Wam jakieś różne dary, które dostałam od innych, zwłaszcza w pracy, dostałam kolejny dar, zaraz Wam pokażę, co to jest. Mamy w pracy kolegę z Grecji, siedzę z nim w biurze w zasadzie, więc zdążył już dobrze poznać różne moje ulubione rzeczy, moje gusta i moje różne obsesje. I latem w tym roku praktycznie codziennie marudziłam, że marzę o arbuzie i to tak strasznie marzę o arbuzie, że naprawdę wszyscy to wiedzieli i wszyscy wiedzieli, że codziennie w pracy nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i zjem arbuza. I przywiózł mi taki właśnie talerzyk podczas pobytu w Grecji. Mówił, że musiał go specjalnie zamawiać, bo był w takim rejonie, gdzie raczej słyną z pistacji i wszystkie talerzyki, które inni dostali, są albo z pistacjami, albo z oliwką, albo z listkiem oliwki. I kazał im zrobić arbuza dla mnie, także mam swojego prywatnego arbuza, który będzie pewnie na biżuterię albo inne jakieś takie drobne bibeloty. Chciałam Wam jeszcze pokazać, co sobie kupiłam, ale zanim to zrobię, wyjaśnię Wam tak na szybciutko kwestię poprzedniego vloga. Ja go usunęłam i wrzuciłam go ponownie z takiej racji, że on się w ogóle nikomu nie wyświetlał. I wiem to też od Was, że on się po prostu w ogóle nie wyświetlał i tylko ci, którzy wiedzieli z zapowiedzi, że będzie jakiś vlog, wchodzili specjalnie, sprawdzali, czy coś jest, no i było. Może komuś z Was się wyświetlił, zresztą też dajcie znać, czy wyświetlił Wam się poprzedni vlog, zanim go skasowałam i wrzuciłam od nowa, ale ci, którzy pisali cokolwiek w komentarzach na ten temat, pisali, że on się nie wyświetla i po prostu stwierdziłam, że go usunę i wrzucę jeszcze raz, no bo to nie ma sensu. Też próbowałam zmienić jego status na prywatny i znowu na publiczny i też to nic nie dało. Zobaczymy, jak będzie teraz. Wrzuciłam go dosłownie przed chwilką, nie mam pojęcia, czy to coś da. Może w ogóle jestem zbanowana, już nie będę się Wam w ogóle wyświetlać. Taka kara za przerwę we vlogach. Przerwa była i prawdopodobnie będzie jeszcze i to nie jedna, ponieważ po pierwsze mam w pracy Armagedon, po drugie w życiu prywatnym też mamy małą rewolucję, o której dowiecie się już niedługo, no ale czasu nie ma. Czasu nie ma. Pokażę Wam szybko, co kupiłam i lecę do endokrynologa. No i oto widzicie moje prywatne ślicznotki, które targałam z lotniska w Curychu, bo jak wiecie, ja jeżdżę dość często z pracy po prostu do Curychu i byłam tam na lotnisku w Migro i patrzę, storczyki po 25% ceny, przecenione o 75%. Po prostu nie wytrzymałam, kosztowały mnie po 4 franki i mam trzy rodzaje, mam taki średnio nasycony różowy, biały w pręgi i mocno nasycony różowy. I my zobaczymy, jak będą u mnie żyły. Mi się nigdy nie udaje utrzymać storczyków tak, żeby one kwitły dwa razy. Jestem po prostu tragiczna, jeśli o to chodzi. No ale zobaczymy, może z tymi będzie inaczej. A tutaj możecie zobaczyć pewne zakupy ciuchowe. Jedziemy niedługo na wesele. I stwierdziłam, że nie mam kiecki na wesele i dorwałam jedną, tutaj ją mam. Mam nadzieję, jak ją przymierzę, że okaże się, że to jest ta jedyna i będę już ją miała, bo naprawdę nie mam za bardzo czasu kupić jakiejkolwiek innej. Przy okazji kupiłam sobie też dwie takie inne sukienki, jedną taką jesienno-zimową do pracy, zobaczymy, jak będzie leżała, i jedną taką czerwoną. Czerwoną, szczerze mówiąc, bo już je otwierałam i tak tylko sprawdzałam, nie mierzyłam ich jeszcze, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że czerwoną odeślę, bo mam jednak bardzo podobną inną, ale te dwie, no wiążę z nimi jakieś tam nadzieje, przymierzę je później, pewnie Wam dam znać. I kupiłam je z About You znowu. I tutaj, tak jak na Zalando, z tego co mi się wydaje, normalnie się po prostu oddaje w tej samej torbie i nakleja się nową naklejkę i tyle, także nie powinno być z tym problemów. Witam się z Wami już w sobotę. Targam właśnie kwiaty na urodziny dla koleżanki. Aleksandro, jeżeli to oglądasz, kurde, schowałam się za słupem, bo widziałam, że jedziesz i skręcałaś w prawo. Poczekałam, aż będzie bezpieczna odległość, a Ty nie wiem gdzie, ale gdzieś sobie zawróciłaś, żeby po prostu natknąć się prosto na mnie, niosę Ci kwiaty. Ale nie widziałaś. Zobaczysz, jakie wieczorem. Witam Was w poniedziałek. Ciężko jest. Matko, jestem tak niewyspana, że to jest po prostu dramat. No ale tak, w piątek była impreza, w sobotę była impreza.
A poza tym oczywiście mieliśmy naprawdę dużo rzeczy do zrobienia, tak jak Wam mówiłam. Jest dość solidny projekt w naszym życiu prywatnym. W następnym vlogu chyba będę o nim opowiadała więcej. I jeszcze jedziemy do Polski. Lecimy w sensie tym razem. Tym razem lecimy, a nie jedziemy, bo lecimy do Warszawy, a później jedziemy do Bydgoszczy pierwszy raz w życiu na wesele. Więc musimy się streszczać ze wszystkimi różnymi rzeczami, które mamy do zrobienia. Również muszę się streszczać z pracą, bo mam trzy takie dosyć poważne deadline'y jeszcze. Dwa są przed wyjazdem, jedna grupa deadline'ów jest przed wyjazdem do Polski, a druga jest zaraz po i później zaraz mam jeszcze operację. Także wiecie, jestem strasznie niewyspana. Postarzałam się chyba 5 albo 10 lat ostatnimi czasy, bo ciągle chodzę z workami pod oczami, ale to wszystko minie. Byle dożyć do operacji i później będę miała minimum 2 tygodnie spania i odpoczywania. No i rehabilitacji oczywiście. Ale jak dożyję, to będzie fajnie. I co Wam chciałam powiedzieć, to, że jest bardzo ciepło znowu. Miało być dzisiaj według prognozy 24 stopnie, więc wzięłam sobie sukienkę, ale na wszelki wypadek wzięłam też grubsze rajstopy i wzięłam sweterek, ale już mi jest za gorąco w tym całym zestawie, także na pewno jak będę wracała z pracy, to będę już wracała w minimum jedną warstwę mniej ubrana, może też rajstopy ściągnę, tego nie wiem, zobaczymy. Imprezy się udały, było naprawdę bardzo fajnie, bardzo za dużo zjadłam. Boli mnie do teraz brzuch z przejedzenia. No bo w piątek zjadłam za dużo, bolał mnie całą sobotę. W sobotę zjadłam za dużo. W niedzielę to naprawdę mało jadłam, bo nie miałam w ogóle ochoty jeść. Ale wieczorem zrobiłam się głodna i wieczorem zjadłam więcej. I teraz znowu boli mnie brzuch. Starość jest do dupy. Mówię Wam. Żegnam się z Wami już i widzimy się później. Ten vlog jest trochę porażkowy, bo mija pomiędzy klipami kilka dni. Ojejku, no ale co mam zrobić? No mówiłam Wam, że jest dość napięty okres w moim życiu i w pracy, i w innych kwestiach. I jeszcze ta operacja do tego wszystkiego. Także no, mam strasznie dużo roboty, strasznie dużo obowiązków. I nie mam na nic czasu, a poza tym też nie dzieje się nic ciekawego, co chciałabym Wam powiedzieć. Jutro lecimy do Polski. Lecimy tym razem, nie jedziemy i lecimy do Warszawy. Lecimy na wesele, które nie jest w Warszawie, jest w Bydgoszczy, ale lecimy do Warszawy. Zostajemy w Warszawie najpierw na dwie noce, nie na jedną noc. Potem w Bydgoszczy na dwie, potem w Warszawie znowu na jedną i wracamy tutaj do roboty i do innych obowiązków. Jest 18:00. Wyszłam właśnie z pracy i mam jeszcze w domu sporo do zrobienia. Trzeba coś zjeść, więc trzeba coś sobie ugotować. Muszę zrobić babci zakupy spożywcze. Ja robię babci zakupy spożywcze online, żeby nie, no nie było potrzeby dźwigania. Muszę zrobić sobie pazury, bo w Polsce nie zdążę iść na paznokcie, bo mam zbyt napięty grafik. Przynajmniej wydawało mi się, że będzie jeszcze bardziej napięty niż ten tu, ale teraz już nie jestem pewna. W każdym razie nie umówiłam się. Więc nie idę nigdzie na paznokcie. Muszę je zrobić dzisiaj sama. Musimy się jeszcze spakować. I to chyba wszystko z misji na dzisiaj. No, o. I tyle. A potem jak wrócimy, czekają nas następne misje i szykowanie się do operacji. Właśnie nie wiem, zastanawiam się tak trochę, czy mam zdawać Wam jakąś relację z tych moich wyczynów operacyjnych. Tego nie wiem. No może dajcie znać, czy chcecie taką relację. Tylko nie wiem, kiedy wrzucę tego vloga, czy nie będzie już trochę za późno. Bo na pewno nie zdążę go zmontować teraz. A po powrocie już może być. Może to być zbyt napięte. Dobra, to tyle Wam chciałam powiedzieć chyba. Postaram się jeszcze Was zabrać ze sobą do kuchni. Pokazać Wam troszeczkę z gotowania. Na razie się odmeldowuję, bo będę sapała, bo idę pod górkę. Jak dojdę do domu, to się widzimy ponownie. Jutro o 7:55 lecimy na wesele, a ja dalej nie mam kiecki. Więc generalnie jest fajnie. Te rzeczy ze babciu, które Wam pokazywałam, były ciulowe, więc wszystkie odesłałam. Nic z tego nie mam. Mam kieckę starą, w której powiedziałabym, że przestałam się dobrze czuć, bo jestem już trochę podstarzały towar i mam po prostu takie wrażenie, że
jest troszeczkę przykrótka, ale nie będę chyba miała wyjścia, chociaż na szczęście właśnie teraz przyszło mi Zalando. Jak przyszłam do domu, zobaczyłam, że o, jest Zalando i mam w nim dwie sukienki. Także będę je jeszcze mierzyła, tylko najpierw ogarnę się z tymi obowiązkami, które mam do zrobienia, umyję się i wtedy będę mierzyła, bo ja nienawidzę mierzyć rzeczy, jak jestem taka rozbebłana, brudna. I zobaczymy, czy któraś z nich będzie kiecką weselną. Jeśli tak, to muszę wtedy dobrać na spontanie buty i wszystko. Zresztą nie będę udawała, że dobrałam już buty do tej poprzedniej, ale mniej więcej pamiętam, jakich używałam. Więc kiecki mam dwie. Steda Bakera jedna. Taki kolor. Niebieska, mega ładny kolor. Z takimi czerwonymi wzorami kwiatowymi. A druga to nie jest, szczerze mówiąc, taka bardzo weselna, ale stwierdziłam, że mi się i tak podoba i wezmę ją asekuracyjnie. Na wypadek, jakby się okazało, że dobrze leży. A jeżeli w ogóle dobrze leży, to to jest taka kiecka do pracy. Zaraz je tutaj porozrywam i Wam pokażę. No i tak te kiecki wyglądają. Tu jest ta pierwsza. Wygląda na razie dość optymistycznie. Zobaczymy, jak będzie. Tu jest ta druga i tu już mniej optymistycznie jest, bo nie lubię tego materiału. Bardzo lubię tę markę. Mam z tej marki już inne ciuchy i są naprawdę fajne. Uważam, że świetny stosunek ceny do jakości. Ona kosztowała 36 franków, czy 36,80 po jakiejś giga promocji, ale jednak ta kosztowała też po gigach promocji 168 franków. Tu jakiś paproch jest. Także przymierzę później i zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze jedną rzecz Wam chciałam szybko pokazać, mianowicie kupiliśmy sobie mopa parowego z Biledy, bo znajomi go mają i bardzo chwalili, a zobaczyłam, że w Lidlu jest w gazetce i stwierdziłam, o, na pewno super tanio, zapytam się ich, czy im się podoba, bo też myśleliśmy, żeby go sobie kupić i okazało się, że w Lidlu wcale nie jest najtaniej, bo kosztował 63... ile on kosztował? 68... 70 franków, coś w tym stylu. No i wiadomo, że jak są takie rzeczy w Lidlu, no to trzeba już w tym dniu tam pójść i raczej trzeba być w miarę wcześniej i też nie zawsze jest, a ja tyle ostatnio pracuję, że naprawdę nie mam czasu na takie polowanie. I się okazało, że w internecie jest taniej, że 62 chyba franki czy coś takiego kosztowało na Galaxusie, także przyszło. O jeny, nie wiem, jak mam go złapać. Dobra. I tak dziad wygląda. No fajnie, zobaczymy, jak się sprawdza. Jeżeli ktoś z Was ma, to koniecznie dajcie znać, co o nim myślicie i czy Wam się podoba taki mop. I jeszcze był w zestawie adapter na wtyczkę, także naprawdę ekstra. Był przyklejony do spodu pudełka, nie mogłam postawić go prosto i sprawdziłam, co to jest. No i właśnie taki adapter. Na obiad, no i bąble obciach, warzywa z mrożonki ze szpekiem i do tego maślanka. No i witam Was już w czwartek rano, właśnie wychodzimy na pociąg i na lotnisko jedziemy i lecimy do Warszawy. Kiecki jednak były słabe, także obie odsyłam, jeszcze po drodze polecimy na pocztę, bo muszę jeszcze jedną rzecz inną wysłać, po prostu napięty grafik, jak mówiłam, każde 5 minut trzeba wykorzystać. Ubrałam się wygodnie, cieplutko i mam zamiar w pociągach, znaczy w pociągu i w samolocie spać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, żegnam się już z Wami, kończę tego vloga i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!